rozpoczyna się. Tutorial nam... O, no i teraz to działa, tak? Dobra, tak jak mówię, na razie zostawiamy wszystko w ustawieniach na ultra. Jeszcze raz pokażę, jakby ktoś... to tam na YouTubie oglądało, a najwyżej później coś pogrzebiemy. No, zobaczymy. No i co? Nie wiem, czy ten dźwięk znów się ściszył, czy mi się zdaje. Poziom 10 w ogóle mamy. Nie wiem, niby słyszę troszeczkę postać, nie, że biega. Zobaczymy, jak będzie ktoś do nas gadał. What have you been up to? You'll love it. Okay, it's called the manifold. Powielacz. Well, technically I call it the manifold. And it does what exactly? For years, I had heard of a type of shaper relic that was able to amplify and augment the qualities of other objects. Never encountered one, never knew anyone that had, but thanks to the Elysian manuscript, I think I know where one is. Ooh, jakiś right artefakt. Here, in Bastion. And you think it'll amplify and augment the power of my javelin? Precisely. Excited yet? Not to worry. Once we find the manifold, get it working, you will be. Guaranteed. First, the manifold. Then we boost your javelin, you silence the heart of rage, and boom! Everyone lives happily ever after. It's a little more complicated than that. Ah, details. I've sent all the particulars of the location to Faye. I can't wait. Kurde, fabułka, ja lubię fabułkę. No dobra. Porozmawiaj z Mati... Znów mam z nim gadać? Czemu miałem dwa razy porozmawiać z Matiasem? Ja bym chciał się z pleców zobaczyć. Znajdź powielacz dla Matiasa, rozpocznij ekspedycję. A mnie potrzebuje jakiegoś robota? Nie potrzebuje być robotem? No. O. Wszyscy mają brodę. O kurde, dobra. Samouczek ekspedycję. Tutaj możesz wybrać misję, poziom trudności i zostawić prywatności. Dobra. Potrójne zagrożenie. Wybieram. Dobra, tu chcę być. Gra swobodna. Aby zacząć grę swobodną, wybierz ikonę tragarza. Gra swobodna, żeby odkrywać świat. Dobra, ale ja chcę fabułkę. Tak. Tu. Nie, nie chcę szybkiej gry. Co to? Miałem coś ustawić, jakąś poziom trudności. Normalny. Nie chcę normalnego. Tutaj wybierasz. To dajmy trudny. Normalny to wiecie, na okopadzie można grać. Start ekspedycji. Okej. Prywatność, nie chcę kolegów. Gdzie to mogę wyłączyć? Co to są stymulanty? A może mogę coś wybrać? O, mogę. Pieczęć osłony. Na czas jednej ekspedycji zwiększa maksymalną siłę osłony o 10% wartości. O, biorę. Nie wiem, enter muszę kliknąć. Nie mogę tego wybrać, nie wiem o co chodzi. A, bo to mogę wytworzyć. A, dobra. Okej, okay, no to nie mogę. To chcę to cofnąć. Kurde, wyszedłem, nie, wracaj. Dobra, poziom trudności trudny. Nie chcę ekspedycji publicznej. Chcę... No i jak mogę to zmienić? Ustawienia prywatności. Prywatny, o. I rozpocznij, kurde. Data ekspedycji wybrany tryb prywatny. Grantem jest najprzyjemniejsza. Nie, chcę... Tam grać z jakimiś randomami. Mogę sobie polatać, kurde, moim javelinem solo. No. Patrzcie, jakie tu są żuki. Czuję, że będą fajne potwory, jakieś stwory. Nie widziałem nic prawie, tyle co mnie nie było i chciałem zobaczyć, jak wygląda ten, to nic nie zobaczyłem. Widziałem tylko, że latają ludzie i jakieś
potwora ktoś strzelał. To tyle. Tryb gry swobodnej daje najwięcej okazji do zdobycia żaru potrzebnego do wytwarzania przedmiotów. Czy na SSD mam tego Anthema? To jest pytanie... No, nie wiem, może nie. No co, pewnie spacją się lata, nie? O! Okej. Okay. Prawidłowo, dobra. Kurde, ale Jezu, jak skręca! O, masakra. Czekajcie, muszę wyrównać, nie umiem. Jak się ląduje? Bo tu coś jest. Muszę to zebrać. Zajebiście. No i co? Jezu, fuck. Co to za strzały poszły? Strasznie ciężko mi się steruje, nie wiem czemu. Może to trzeba na padzie grać? Okej, okay, dobra, jestem gdzieś. Rozumiem, że mam iść w tą stronę. Dobra. Znajdź powielacz dla Matiasa. Ochłodzenie. Co to znaczy, że jest ochłodzenie? Coś tu mamy zrobić. Are you hearing that? Who is that? No tu mówi, że to jakieś narzędzie do łamania zamków, ale co ja mam z tym zrobić? A tu coś buczy. Czemu mi tam buczy, że mam gdzieś tu iść? A, coś tu jest. O, tu coś jest. Dominion. Dominion tu było. O, fajne to latanie. Na padzie graj, bo jest łatwiej. Nie, ja tam strzelam, jak nie będę grał na padzie, kurde. Może się łatwiej lata, bo to jakieś to latanie. To dziwnie tak myszka w tym lataniu lata, ale to tam... Latanie to jest najmniej ważne. Czyli co, to tyle tu zrobiłem? O Jezu, myślałem, że coś będzie przygoda. Jak to się co takie wczytywanie ludziom wywalało w tej becie, to nie dziwię się, że się denerwowali. Uspieruj się do kuźni, gdzie możesz zmienić wygląd swojego javelina. Czemu ja tego nie zrobiłem? Patrzcie, jakie potwory tu są. Jeden już jest mój. Coś z tym sterowaniem mam nie tak, nie wiem, że za duży sens albo coś. Patrzcie, co ja zbieram. Zioło. Grzyby, kurde. Gdzie mam iść tam? No ładnie, ładnie. Ja widzę wszystko. Mało amunicji, co mam zrobić? Aha, przeładować, okej. Okay. Czemu nie przeładował? Dobra, mi się wydaje, że strzelanko jest za głośne troszeczkę. Czekajcie, aż muszę się bliżej do... O! Słonie! Są jakieś uniki albo coś? No właśnie, tego mi brakowało. O. No fajne, fajne. Pomachaj burakowi, macham burakowi. Jaki restream? Z czego niby restream? Mam jakieś granaty? O, fuck, coś zrobiłem. O. Uuu, ładnie. A jest jakiś... Tyle wyjaśniam. Rozumiem, że nie lutuję tego typa, tak?
Poszukaj informacji o Dominium. Patrzcie, tu to jest. O! Czułość latania zwiększyła się chyba zmniejsz. No chyba w ogóle za szybko myszkę. Both signets for the device were returned to camps for safekeeping. The scouts succumbed to injury on the way out. We left her. We have not heard from the ruin. Two special Dominion signets, then. That's what we need. I'll send you the location of nearby Dominion camps. Co to jest? Zmień ustawienia związane z szybkością? Nie wiem, ale tak na razie zostawię. O, od razu lepiej. No, teraz to ja mogę być javeliniarzem tu. Uuu, skorpiony! Tyle wyjaśniony. Udaj się do pierwszego obozu Dominium. Idę tam, tylko zbiorę, bo nie wiem, coś znalazłem. Aha, jakbym miał uszkodzenie. O, patrzcie, amunicję można dostać od nich. A jak skoczył, widzieliście? Chciał mnie zjeść. Ulti odpal, no to tam odpalę, ale to jeszcze nie teraz. Javeliniarz, kurde. Ja nawet nie wiem, gdzie ja mam życie, ale pewnie mi się zrobi czerwony ekran, jak będzie nie tak coś, nie? O, fuck. O, fuck. Uszkodziło mnie. Co się teraz stanie? O, ja zginąłem. Nie wiedziałem, gdzie jest życie, ale szaro się nagle zrobiło, to już wiem, o co chodzi. Jak się robi szaro, to nie jest dobrze. No i nie wiem, no i co tak gra? Na razie jest spoko. Na razie jest spoko. Ile tego dema jest, powiedzcie mi? Ile tej fabułki tu? Pasek HP, lewy górny róg. A, dobra, okej. To teraz już wszystko wiem. A to mnie cofnęło do tych skorpionów. A znów tu muszę biec. No dobra. W ustawieniach sterowania daj dwie ostatnie czułości na zero. A co to jest, jakiś boost? Przegrzanie. A co to się można przegrzać? I co teraz? Do wody? Dobra. O, oh, fuck, ale dostałem. Jaki transport do żaru myślisz, przecież specjalnie uciekłem, bo ginę. Kurde, cofnęło mnie, no nie wierzę po prostu. Tylko na kawałek odszedłem, bo jakieś działa do mnie strzelają lasery. Trzeba się tam dobrze ustawić, bo to nie wiem skąd dostaję nawet. Dobra. Okej. Z innej strony. Co? Dostał i co mu się dzieje? Ty, ale ja mam połowę życia w ogóle. Ci to są leszcze, nie?
O, fuck. O Jezu święty. To już wiem, od czego zbierałem takie baty. Nie wiem, czy mi się ammo nie skończy, zanim ja to zabiję, nie? Patrzcie, a ten jest jakiś specjalny koleś. O, fuck, coś mi robi na mnie. O kurde. O kurde. No i co? Zregeneruje się coś? Dobra, jest git. O, to powiem wam, będzie długa przeprawa na hardzie, bo widzę, że oni tu mają jakieś... O, fuck. Dobra, dupnęło to w końcu. To też jest taki javeliniarz chyba, ale jak z jakimś AI upośledzonym, przecież on nic nie robi. Dobra. Okej. To było piękne. Bardzo ładnie gra wygląda, no to tak jak zwykle. O, fuck. Ktoś jeszcze tutaj jest? Ile ta gra zajmuje miejsca? Nie mam pojęcia, co za głupie pytanie. Nie wiem, ile zajmuje. Kto patrzy na to, ile gra zajmuje na dysku w XXI wieku? Dwie cebule, dokładnie. Recenzja gry CD Action. 10 na 10, 40 giga zajmuje. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem, żeby ktoś rozmiar gry podawał gdziekolwiek. No chyba, że nie wiem gdzie, no w specyfikacji technicznej gry. Do tego to już nie wiem, kto to w ogóle czyta, specyfikację techniczną. Minimalne wymagania. Dobra. Dobra. Okej, okay, coś jeszcze? Zniszcz wieżyczki. A, wieżyczki, kurde, wieżyczki są ciężkie do niszczenia. O, fuck. Nie mają, są jakieś kryty w tych wieżyczkach? Czyli, że na przykład jakąś taką lufę celną, nie wiem, po 23 dostaję równo. Coś jeszcze? Coś we mnie strzela. Okej, wszystko wyniszczone. Opuszczasz strefę za... Jaką strefę? Nie, chcę być w strefie zastrzeżonej nadal. Czemu nie masz streama w 4K? Bo nie da się na Twitchu w 4K streamować. O, fuck, co to jest? Nie! Co tu się dzieje? Coś tu się dzieje. Nie wiem, będę w tym siedział. Chciałem w tym siedzieć?
wyjech. Dobra, jest, zajebiście. Trzeba używać tych, nie wiem jak się specjala używa, nie wiem gdzie on jest. X! Kurde, ta gra jak... Okej, dobra. No, a teraz też jestem ekspertem javelinów. Udaj się do drugiego obozu. Co, z powrotem teraz gdzieś, czy co? O, w dziurkę. Teraz to już wiem, o co chodzi w tej grze. A nie za głośno jest strzelanko? O kurde, jakie jeże. To się zbiera? Teraz skorpiony. Pająki. Jakieś wyzwanie ukończyłem, nie wiem o co chodzi. O, tu jest drugi obóz, dobra. A czekajcie, bo gdzieś czytałem, że postprocesy trzeba wyłączyć i wtedy ta gra nie będzie tak smużyć. Że jakby wiecie, samo wyłączenie blura nie pomaga. Bo ona tak jakby ciągle jest rozmyta. Nie wiem o co chodzi. Wideo. To są chyba przetwarzanie końcowe, nie? Jak to zmienić? Nie wiem, tam niskie. Zmień. Zastosuj zmiany. Zaraz zobaczymy, co to zmieni. O, rzeczywiście, przestało, widzicie? Nie ma już tego smużenia. O, teraz to ja mogę grać. Chociaż w sumie miała swój urok z tym smużeniem. Teraz widzę, że to tak jakby... To trochę gorzej wygląda w sumie. Wiecie, tak wszystko jest takie ostre. No nie wiem, jak myślicie? Będę dostał. Dobra, gdzie ten obóz, bo nie wiem co mam niszczyć, a nie chcę mi się jakichś randomów tam strzelać. Widzicie, że gorzej wygląda. No nie wiem, na pewno tak jakby tak... To, nie wiem, czekaj, a zróbmy tak pomiędzy i zobaczmy co to da. Dajmy średnie. Mówię, no moim zdaniem tego było za dużo, nie? Trochę przesadzili. Ale rzeczywiście jakiś urok to miało w sobie. Coś kurde... O! Ptaki! Szczelaki! Patrzcie na to pół. Oj... Ty, ale z nich nic nie leci ciekawego. Wiwerna. O, zajebiste, to jest wiedźmina. Tyle tu macie. Dobra, trzeba je olać, bo one nic nie dają z tego co widzę. A ja się dziwię, co mnie wtedy tak strzela, nie? A tu były one, ptaki strzelaki. Jak ja nienawidzę ptaków strzelaków. Stevie? Jakieś heady tu chyba są. Ty, czemu one jak trupią czachę nad głową? Czemu wszyscy mają trupie czachy nad głową? O, fuck, nie mam ammo.
ale jesz! Widzieliście, co zrobił jesz? Oh shit. To będzie ciężkie. Strasznie dużo ma. Może jest słaby, jak mu zejdzie pancerz. Nie, nie jest wcale, o wiele słabszy. Dobra. Coś mi tam odrasta życie. Te tylko takie mocne jakieś. O, fuck, się walnąłem w ścianę. O kurde. O, to przypał. Jeden padł. Jeszcze jeden mi został. A to przynajmniej wyzwanie jakieś mama, nie wiecie. Nie tam granie na easy. Coś się zbugowało. Jest pobugowane są. Ten jeden też tak wcześniej, pamiętacie? Coś poszczelał, poszczelał. Podymił, podymił i nagle przestał mnie w ogóle bić. Ten też taki jakiś. Zagraj magiem, bo fajnie. Jakim magiem? Jest coś takiego jak mag? O fuck. To jest chyba mag. No powiem wam, że jakby oni chodzili, jakby byli mądrzejsi, na przykład z różnych stron atakowali, to by był przypał, nie? Na szczęście te NPC tylko z jednej strony atakują. Ty, więcej jest tych słoni. Wyeliminuj Dominium. Aha, czyli da się ich zabić. Raczej. Co ja zrobiłem, że to tak mało? Nie powinno być więcej tego ulta? Mi się wydaje, że coś za krótko go trzymam. Pewnie albo coś w tym rodzaju. Można zagrać jakimś magiem i grubym na bramce. No może rzeczywiście, jakbym zmienił klasę. Tu Kotrek, dzięki za słupka. Ten granat coś. Co to? Kurde, rzucają we mnie. Nie, grubasa trzeba pokonać, zanim się wychylę gdzieś dalej. Muza by się jakaś przydała, taka i pucko. O Jezu, to się tam już szczypie. Ale powiem wam, że jak tak we mnie strzelają tymi granatami, to fajne są. Nie, żeby mi się to podobało, ale takie, wiecie, tu jakiś prądzik, tu jakiś coś. Nie, że po prostu wybuchnie. Jednym strzałem kogoś nie zabije, to był. Kurde, życie mu odrosło, widzieliście? Znaczy ten. Aha, bo mu też tak pancerz odrasta. No dobra, trzeba go bić po prostu. O, zniknął. Okej, okay, ukończone. Tu muszę coś zrobić. Trzymaj, co mam trzymać? F. Okej. Okay. Kurde, będą mnie atakować teraz. Shit.
Ja tu chyba nie muszę przy tym stać, to chyba po prostu ma działać, nie? I tyle w temacie. A może muszę, może jakbym za to wyszedł, to coś się... O, widzicie, dobra, jest. Szkoda, że nie wiadomo, co to wszystko jest, bo ja na przykład nie znam fabuły tego i nie wiem, nie mogę się wczuć. Dobra. Odzyskaj sygnał, by dostać się do... A, i już chyba. To spadam stąd. Niebieski to jest poziom... Nie, no domyślam się, że niebieski to jest poziom tarczy. No, z czego by miał być to poziom? Jak nie tarczy? Ale krap! Ptaki głupie. Co tak mruga? Fuck, rozbiłem się. Shit. O, jaki mocny ten krab, widzicie to? Trzeba go bić w twarz, w oko. Mam go. Słyszę muzykę. Albo to było na dworze coś? Tak, dobra, jestem. Bo masz słownik sosnowca i sam sobie to ci go... Z kim, co wy tam gadacie? Ciągle mi się wydaje, że za głośno, ale w sumie chyba nie, może. No i co teraz? Używam tego. Kurde, patrzcie, jakie cząsteczki kurzowe. Widzieliście kiedyś takie coś w grze na komputer? Co tam mam? Pokonaj trójkę żołnierzy Dominium. A co, ma być jakieś trudne, czy co? No powiem wam, że kurde, taki poziom trudności to jest akurat dla mnie. Co tam, Agatka? Czy ty już grałaś w skórę w swojego Anthema? O, patrzcie, co tu jest. Halo oko. O nie, złe. Dobra. To lecimy dalej. O Jezu, o Jezu, o Jezu! Fuck. Dobrze, że on umie lądować. Czy mi się podoba Anthem, czy... No ciężko powiedzieć, no, czy Destiny lepsze. Na pewno mi... Bardziej mi się podobają roboty niż to, co tam w Destiny są. Jakieś takie dziwne postacie. Wyłącz barierę. Muszę coś kliknąć. Pewnie co kliknę, to się coś stanie, tak? A nie, muszę wstrzymać. Uuu, widzicie to? Gwiezdne wrota, kurde.
Ja ogólnie nie lubię takich gier, no pogram w singla pewnie, jeśli będzie fajna fabułka i tak się moja przygoda skończy z tą grą. Coś jeszcze trzeba kliknąć, o co chodzi? A, bo to ma jakiś sens mieć. Ale jaki to ma mieć sens, bo nie rozumiem. Nie wiem, na czerwono jest wyłączone? Czekajcie, tu musi... To jest jakaś, kurde, zagadka logiczna. O, tu się coś świeci na czerwono, to pewnie muszę to zrobić. Okej, okay, dobra. A tu co? Też jest jakaś tak... Tu się nic nie świeci. Może trzeba przekręcić. O, udało się. Widzicie, mówiłem, kurde. Metodą prób i błędów wszystko się da zrobić. 9 kombinacji tylko. A jeśli Agatka pytam, czy ty grałaś, a nie co Sinbad powiedział? Misja ukończona, no ale co? I co to był ten aha, ja ten artefakt wziąłem i to jest koniec misji, tak? Aha, o, no dobra. No to nie było to wybitne zadanie, jeśli to było wszystko. Brodaty, nie wiem, czy ja Galaxy skład chcę. No na razie gram dziś w Anthem, nie wiem czego. Nie wiem na ile też, czy to jest na 2 godziny to demko, czy na godzinę, czy na 5 minut. Okej, okay, ekspedycja ukończona. No fajnie, fajnie. Fajnie. Patrzcie, tu ma nogę, a tu ma jeszcze dłuższą nogę. Jak koza. Dobra, żołnierz. Pomiń. Nie wiem, czy to pomiń, czy mam czekać, bo ja bym chciał wszystko zobaczyć. U, ile pedeków dostałem. O, widzicie, jakie gwiazdki. Czynny. 1100 PD. Sojusz. Co to jest? Ukradło mi pieniądze teraz. Ja chcę sobie Javelina przemalować na super fajne kolory. Żołnierz, ranga. Na pewno design mi się, graficznie mi się gra bardziej podoba, że są roboty i że jest zielono jak w Avatarze, to mi się podoba, nie? W porównaniu do takiego Destiny. Łupy, okej. Okay. Domontuj. Co to znaczy? Że siła jest większa, że mogę to mieć? Co to mogę kliknąć? Domontuj. Co to znaczy domontuj? A demontuj. To nie, to nie. Mam nadzieję, że one zostały ze mną, te łupy. Właśnie wiem, że mam gdzieś kuźnię. Idę jej szukać, bo ja chcę mieć przygodę w kuźni, a nie tam. Kurde. Przygoda bez kuźni to nie jest przygoda. To jest bazarek tutaj. Możecie kupić wszystko. Tu powinny być zwierzęta, a nie te ręce, wiecie? Tak jak było w Gwiezdnych Wojnach zawsze. Jakieś szczury powinni sprzedawać i takie. Chcę z tą typie pogadać. Dobra. On nie chce ze mną gadać, bo... Ale czemu ja tu kończę? Aha, bo to jest to. Dobra. No a to gdzie montują moje Javelina? Gdzie go mogę przefarbować? A, jest. Idę do Matiasa. Dobra. W czym ta gra jest lepsza od Minecrafta? No i to jest właśnie pytanie, które powinniśmy sobie postawić. Na pewno nie w tym, że postać nie umie biegać, nie? Bo to jest dość słabe. A nie, czekaj, chyba biegnę. Teraz chyba biegnę? Nie wiem. Matias, mów. Matias! Hello, hello, hello! Matthias. Here's the manifold. Ah, interesting. It's much smaller than expected, huh? Mm. Well, Joel's not gonna hurt it. Probably. Matthias będzie teraz, kurde, robił jakieś... Patrzcie, co on zrobi. Thanks.
You hit that switch? Dlaczego nie zrobię takiej gry w świecie Gwiezdnych Wojen tak wyglądającej? O Jezu, to by było piękne. It's just me or is nothing happening? Okay, easy, easy. Let me see here. Yeah, this is here. Coś szczerze, coś dupnie. Yeah. This is here. I mean the connections are right. Ale co on to elektryczne próbuje to napięcie tam puścić? There is this tried and true technique. Never fails to. Matthias? Well, this is new. Incredible. Shove off, Hansi! What went awry? We struck the manifold. Manifold, definition, amplification, or multiplication. Oh, we've been multiplied? This is total scorp drop. Wait, 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 this can't be multiplication. You're surly and I'm not, and he cleaved in threes. What happened? Division. Of course, an inverse function of... The manifold divided you? I don't like this. Physical multiplication... Muszą go teraz utylizować ich. A personality split three ways. No! No, no! It's not what the manifold is supposed to do. We have to fix this! The Dominion soldiers in the ruin, there were three. Do you think the manifold affected them too? Three Dominion soldiers? The same soldier. I'm not sure. Tak. We have to go check. Agreed. Any information will help. Wait. To fabułka też się zagęszcza. What are we supposed to do in the meantime? Powiedzcie mi, jaką drugą grę znacie, że się na trzech podzielili? No. It's Arrow. Guys. Focus. It's Arrow. Go. You're right, buddy. Oh. Rozstrojenie jaźni. Dobra. Doszło do rozstrojenia jaźni. Musimy rozpocząć ekspedycję i z powrotem złączyć w klon jeden, znaczy w jednego typa klony. Co się tutaj dzieje? Coś, co ty masz na głowie za skarpetę? Co? Głupio ci teraz? Głupio ci? No, to żeby mi to był ostatni raz, kurde, z taką skarpetą na głowie. Idziemy tu. Pa, tu też z tą skarpetą, fajna moda. Co? Mała? Co jest? Synek, czyta książkę, otwórz sobie pierwszą stronę. Gdzie się możemy przemalować? Rozmawiaj, o, ta baba wygląda jakby mogła mnie przemalować. Czekajcie, jak to się... F? Look who's back in one piece. So, did you expect me in more pieces than one? You? Never. I trust you've brought me work. Always good to give your javelin the once over after a run. What have you done this time? Wybory dialogowe, nieźle. Flattery, huh? You must have done a number out there. Nothing too crazy. Are we using your skill for crazy or mine? Scars, beasts, relic-based nonsense. Some people stay on this side of the wall. Others. Well, since you love running into that kind of stuff, you better be careful. That's what a good javelin's for, and why I get an expert for the once-over. All right, sweet talker. I'll run you some maintenance checks. I'll show it extra love to balance that cavalier attitude of yours. You're the best. I'm aware. Dobra, a gdzie malowanko? To nie z nią? To kto mi przemaluje go? Tam piecyk jest, może można coś spalić. Jezu, płomienie jak prawdziwy ogień. Tak sobie wyobrażam ogień, że jak jesteś daleko, to jest wyżej, jak blisko, to jest taki niziutki. We magiem zagraj. No jak mam zagrać magiem, jak nie wiem jak to zrobić. Może ci mogą przemalować. Halo chłopaki. Ci nie mogą, kurde. O, jest, to jest to. Było, widzieliście? Kuźnia F. Klikam. Anthem wersja demo. O kurde, coś było napisane ważnego. Dobra, jestem łowcem kolos. Sztorm. Nie chcę magiem, ja bym kolosem zagrał. Śmigacz. Łowca to jest taki, rozumiem, assault, tak? A kolos? Kolosem ktoś grał? Pewnie nikt, bo nikt nie chce grubasem grać, ale ja zagram. Thanks, Yara. Colossus is the most powerful of all javelins.
Not so fancy. Nie chcę maga. It's very hard. Thick armor makes it slow. But with a big cannon and heavy shield, others run, not you. Outside the wall, you are the wall. And this particular Colossus is close to my heart. Why is that? Same chest plate I wore in combat many years in the past. And now you. Aha, bo ja mam odblokowania 3, że mogę po prostu wszystko odblokować. Okej, ja chcę, ale chcę kolosa wybrać. Dobra, wyjdź i teraz będą. O. Ale gdzie mogę zmienić R? Samouczek Javeliny. No, ja chcę kolosa. Dobra, domyślny. Zmień nazwę. Napisz nazwę, kurde, leszczyk. Goniu. Zrobimy go na zielono. Dobra. Trzymaj, klonuj. Zmień nazwę wstecz. Dobra, mamy go. Mogę go wybrać jakoś? Bo tu mamy takie zaznaczone. W użyciu. A mogę w użyciu tego zrobić w użyciu? Jak to zrobić w użyciu? O, teraz jest ten. Dobra. Wygląd. O Jezu. Dobra. Motyw. O kurde, mogę odblokowywać, ale ile to kosztuje? Uj, 25. To nie, to nie. To wstecz. Stan zużycia, animacje, lakier. O, lakier. Główne, twarde. A, o. Co mogę odblokować? Jezu. O Jezu. Chcę taką żabę. Tak, enter, odblokuj, za pieniądze to kupię. Pomiń. Cierpki smak, dzięki za subskrybowanie. Czekajcie, bo to ten. Dzięki za suba, dobra, mam go. Dobra, czyli mam tak, to już mam, drugorzędne. Bo to są różne materiały jakby, nie? Drugorzędny zrobimy taki. Trzeciorzędne. Nie wiem co. Aha, rury. O, to nie wiem sam. Rury zrobimy z lakieru. Dobra, czwartorzędne. O Jezu, ile tu jest rzeczy. Nie, no to tak. Dobra, lakiery. To lakier już mam. A gdzie się kolor zmienia? Chyba, że to w motywach jest kolor. A nie, to są motywy. Nie, no to motywy nie. Weź zagraj, żeby do Shielda dodali Origin, bo nie można zagrać w Anthema. Aha, że takie. O! Fajne, fajne, dobra. Animacje. Zwycięstwo. Aha, dobra. To nie, animacje to nie chcemy zmieniać. O, zawiesiło się. No dobra, to my ją odpalimy jeszcze raz. Ale tu sobie przerwiemy nagranie i zaraz zaczniemy nowe, bo to już w sumie 40 minut to będzie akurat.